Cześć kochani, witam się z wami w nowym filmiku. Ja właśnie próbuję wrócić do mojego normalnego trybu życia. Jestem już po szkoleniach. Powiem wam, że dziwnie jakoś tak się czuję, bo w ciągu ostatniego tygodnia nie nagrywałam dla was filmików. Te filmiki, które się ukazywały, to ja je po prostu nagrałam na zapas, żebyście o mnie nie zapomniały. Natomiast fakt jest taki, że nie nagrywałam w ciągu ostatniego tygodnia, dlatego że byłam na tym czterodniowym szkoleniu. A dziś jest u mnie sobota, przyjechałam do pracy, zjadłam sobie śniadanie, zrobiłam sobie przepyszną herbatę. Kupiłam ostatnio taką herbatkę z Tekane, bardzo lubię z tej firmy herbatki. Ta jest akurat cytrusowa, przepyszna jest, biała herbata cytrusowa. Odebrałam paczkę z Avonu, taką małą paczkę, więc mówię, dobra, włączę kamerę i pokażę wam, co mi przyszło tutaj w paczce właśnie z Avonu. Malutkie zamówienie, ale wy lubicie, kiedy wam pokazuję nawet takie malutkie zamówienia. Kurczę, zawinęła mi się chyba rzęsa, bo coś mi szczypie. Słuchajcie, tak nie mogę dzisiaj właśnie nagrać, bo co włączam aparat? To coś tam mnie rozprasza, nie? I muszę wyłączyć, albo coś tam źle i muszę wyłączyć i robię nie wiem, które, czy siódme, czy ósme podejście, nie? W ogóle dziś mam dzień taki, że przyjechałam tutaj dosyć wcześnie rano. Miałam mieć jedną klientkę, potem chciałam sobie moje dwa paznokcie, które jeszcze mam ze szkolenia, kwadraty tutaj na tych dwóch mam i chciałam sobie zmienić w migdał. Więc plan był taki, że zrobię sobie klientkę, zrobię sobie moje paznokcie, posprzątam i pojadę do domu. Natomiast pół godziny przed wizytą dostałam informację, że klientka odwołała wizytę. To było przez Booksy, ale nie jestem zła, dlatego że to już jest taka moja stała klientka, bardzo fajna klientka, więc myślę, że musiało się zadziać u niej coś poważnego, coś ważnego, że po prostu nie dotarła na tą wizytę. Nie wiem, może jej samochód nie chciał odpalić, nie wiem, ale to na pewno nie był jakiś tam błahy powód, czy jakaś tam, wiecie... Także no, ale właśnie, zaczęłam dla was nagrywać, a tu zaczął się do mnie na Messengerze dobijać pan Rafał. Pyta się mnie właśnie, czy jestem dziś w salonie, że czy bym go przyjęła i tak, wiecie, ja tu zaczynam nagrywać, tu mu odpisuję, tu... A przecież mogłabym wyłączyć Wi-Fi na ten moment, co nagrywam, nie? No, także klientka mi nie dopisała, ale prawdopodobnie przyjdzie pan Rafał. Wstępnie umówiliśmy się na 11:00. Także tutaj nagram wam teraz filmik z otwarcia tej paczuszki i zrobię sobie pazy, te dwa. Może jakąś kawkę jeszcze po tej herbatce zaliczę i przyjdzie pan Rafał, a potem to już sprzątanie i do domu. O, jeszcze autoklaw muszę włączyć, no. Także tak, kochani, ciekawe jesteście pewnie, jak tam po szkoleniu, jakie mam wrażenia. Szkolenie trwało 4 dni, to były bardzo intensywne dni. Ogólnie dużo wyniosłam z tych szkoleń dla siebie, sporo nowego się dowiedziałam. Pani instruktorka też przemiła osoba z takim darem do przekazywania wiedzy. Wiecie, bo to dużo zależy od nauczyciela, od instruktora. Czasem ktoś może się bardzo starać, bardzo chcieć, a jakoś nie ma tego daru do przekazywania wiedzy. Natomiast właśnie tej mojej Asi z taką dużą, bardzo łatwością to przychodzi. Jedyny minus, takie coś, co mi się nie bardzo spodobało na tym szkoleniu, to było to, że wiecie, szkolenie było kosztowne. Trwało 4 dni, kosztowało 2,5 tysiąca złotych. I to mnie wkurzało, że jeżeli zadawałam jakieś pytania odnośnie nie ściśle tych tematów, na które, prawda, do których miało dotyczyć to szkolenie, no to pani instruktorka jak gdyby nie odpowiadała mi na te pytania, tylko odsyłała mnie do szkoleń. Od razu z mety proponowała inne szkolenia, nie? Coś tam zapytałam. Zapytałam w temacie skórek, prawda? I też pani mówi od razu, że jutro, czyli w piątek, nie? Wczoraj. Właśnie robię szkolenie ze skórek, koszt 550 zł. Także to jest niefajne, wiecie, bo jeżeli ktoś wydaje 2,5 tysiąca złotych, co no, umówmy się, nie jest małą kwotą, to już tak myślę, tak z mojego punktu widzenia, jak gdyby
powinno to zobowiązywać do tego, żeby taki instruktor odpowiadał na po prostu każde pytanie. To mi się tylko nie spodobało, ale ogólnie ze szkolenia jestem zadowolona. Dobrze, kochani, to co, otworzymy sobie teraz tą paczuszkę. Bo ja sobie tutaj gadu, a wcale tak ja dobrze z czasem nie stoję, jak teraz mi tutaj pan Rafał jeszcze się umówił. Pewnie myślicie, że dziś zaczynam filmik i będę mówić o kremach z Eniu. Ja wiem, że ja wam obiecałam te kremy, filmik o tych kremikach i nagram wam. Może to będzie następny filmik. Ale wiecie, co wam powiem, że że tak po prostu dzisiaj tak całkiem spontanicznie włączyłam tą kamerę w zasadzie po to tylko, żeby wam pokazać, co mi przyszło tutaj w tej paczce. Złożyłam, o kurde, zegarek mi się odpiął. Co chodzi w ogóle? Zegarek się nigdy nie odpina. Tak wygląda moje zamówienie, słuchajcie. O, nawet tutaj mam fajną perspektywę, że mogę wam pokazać, jak to z pudełka wygląda. Dobra, już wam pokażę, co mi tutaj przyszło. Tak, kremy z Eniu, 2 sztuki. Zamówiłam dla siebie. Słuchajcie, te kremy są w świetnej cenie. Teraz w tym lutowym katalogu. To jest ten krem z czarną perłą. Nigdy jeszcze nie miałam tego kremu, a on się cieszy bardzo, bardzo dobrymi opiniami. On jest też bardzo drogi, bo jego cena to jest... Nie chcę teraz jakieś gafy palnąć, ale... Wiecie co, w normalnej cenie, jeśli dobrze kojarzę, to on kosztuje... O kurczę, coś mi tu z ostrością jest. Nie łapię ostrości. Bo rusza mnie pewnie dlatego. Ten krem kosztuje około 70 zł w normalnej cenie. I to serio jest jego normalna cena. A teraz w katalogu on kosztuje około 50 zł. 54 zł chyba. Ten jest tańszy. Czekajcie, powiem wam dokładnie, ile przecież z faktury mogę... Słuchajcie, właśnie to wam chciałam pokazać, że tak, ten krem z czarną perłą jest teraz w katalogu 54,99, natomiast ten z emulsją ze złotem 29,99 i chciałam wam tutaj powiedzieć, że warto je kupić, że zachęcam i tak dalej. Tymczasem ja zamówiłam te kremy i słuchajcie, nie wiem jak to się stało, że ja mam je policzone w normalnej cenie, że ten 74,99, natomiast ten 49,99. Tak mi Ivan policzył, nie wiem, muszę zadzwonić i to wyjaśnić, dlaczego tak. Zobaczcie, żebyście mi uwierzyli, że tak jest. Zobaczcie, o tutaj to jest. 74,99 i 49,99. Pewnie mam tutaj, że rabat mam 40%, więc faktycznie muszę zapłacić za te kremy cena, jaka jest w katalogu, a od której powinnam mieć odjęty rabat. No to zrobiłam deal po prostu. Naliczono mi na te kremy 40% rabatu, więc faktycznie mam zapłacić za ten krem tyle, ile kosztuje w katalogu i tyle, ile kosztuje w katalogu. Także nie wiem, jak to się stało i nie wiem, dlaczego tak. No ale dobrze, nie sugerujcie się tym, że mi tak policzono, tylko chciałam zwrócić waszą uwagę na to, że po prostu fajna cena jest tych kremów w katalogu. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mam krem Eniu, którego też nigdy nie miałam. To jest i to też zamówiłam dla siebie i trochę pod ten filmik, który dla was nagram, żeby wam to pokazać, żeby było wszystko widoczne na filmiku. To jest krem maska na noc. To jest taki, powiedziałabym, mniej popularny krem. Chyba nikt go nigdy u mnie nie zamówił. Jakoś tak mam wrażenie, że słabo jest też eksponowany w katalogu. I jako, że ja jestem wielką fanką i mówię wam to z ręką na sercu, jestem wielką fanką pielęgnacji Eniu, tak właśnie tego kosmetyku jeszcze nie miałam. O, tutaj nawet jakieś objaśnienie po polsku pisze, maska na noc, aha, czyli to jest jako maska, ja mówię krem maska, no, to jest maska.
Może zastosowanie maska na noc. Tutaj zamówiła sobie moja klientka balsam do ciała i perfumy. W zestawie to było i bardzo nieładnie widzę tu takie zagięcie. I chyba się tego nie da wyprostować. A może się da. Tak bliżej Wam będę pokazywać, bo Wy czasem mi zwracacie uwagę, że pokazuję i tego nie widać, albo po prostu mnie prosicie, żebym pokazywała to bliżej. I tutaj mam taki boom na serum z protinolem. Myślę, że to jest zasługą tego, czy zasługą. Nie takiego słowa chciałam użyć, ale ja generalnie bardzo wszystkim zachwalam te kosmetyki Eniu z protinolem. Czy to serum, czy ten krem pod oczy. Świetne są i właśnie myślę, że jest to efektem tego, że ja o tym mówię głośno. Mówię, to moje klientki sobie pozamawiały właśnie to serum z protinolem i mam tego tutaj sztuk 3. Tutaj mam szminkę, to też sobie zamówiła taka moja znajoma. Niestety nie mam okularów, nie jestem w stanie przeczytać, jaki odcień. Kredka do oczu i tutaj puder mineralny. To sobie zamówiła mojej siostry szefowa, kolor nude. Ten puder mineralny. Ja miałam w domu też na zapasie puder mineralny i też sobie go niedawno otworzyłam. Tak zaglądnęłam sobie do moich zapasów kosmetyków. Mówię, kurczę, co to jest? Patrzę, puder mineralny, ale mój jest jakiś inny. Mój jest taki większy, może to jakaś starsza edycja też była, nie wiem. I właśnie sobie też otworzyłam i mówię, muszę go w końcu sobie zużyć, bo się przeterminuje w końcu. Także kochani, tak się przedstawia zamówienie i tak jak mówię, kolejny filmik to już będzie, myślę, o tym, że nagram Wam o tych kremach Eniu. Jesteście ciekawe, wiem, że sporo osób czeka na ten filmik. Także nagram Wam ten filmik, opowiem Wam, co jest do czego. Muszę troszkę odsunąć, bo tak jakoś mam wrażenie, że za bardzo wchodzą mi te kosmetyki w kadr. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że w ostatnim filmiku pokazałam Wam, co dostałam z Avonu, jaki prezent dostałam jako lider. I tam pojawiły się chyba dwa komentarze, że piszecie, że no fajnie, ale fajnie, gdyby konsultantki też dostawały takie fajne prezenty. I wiecie co? Tak, jestem jak najbardziej za tym, żeby konsultantki jak najwięcej dostawały prezentów. Jestem absolutnie za. Sama zresztą bardziej się czuję w roli jako konsultantka Avon niż lider Avon, chociaż no w tym kierunku sobie też działam. Ale wiecie co, kochane dziewczyny, Wam powiem, że nie ma co patrzeć takim okiem, że o, bo lider to dostał lepszy prezent niż ja jako konsultantka, dlatego że lider jak gdyby ma więcej pracy niż konsultantka, robi coś więcej niż konsultantka, więc jak gdyby to wynagrodzenie też się po prostu należy większe niż dla konsultantki, czy jakaś tam nagroda, nie? To po pierwsze, a po drugie, każda konsultantka może zostać też liderem, może spróbować swoich sił. Ja do tego bardzo gorąco zachęcam zresztą. Ja, wiecie, że ja uważam, że w życiu trzeba próbować różnych rzeczy, żeby potem nie żałować, że się czegoś tam nie zrobiło. I jak najbardziej też zachęcam Was do tego, żebyście próbowały swoich sił jako lider. Nic nie musicie, wiecie co, niczego nie musicie inwestować w to, nie musicie w to wkładać jakichś pieniędzy. Czasem się spotykam, nadal niestety się spotykam z takim stwierdzeniem, czasem od kogoś gdzieś tam usłyszę, że albo Avon to jest piramida finansowa. Raz klientce robiłam paznokcie i też rozmawiałam z nią na temat tego, czy no docelowo ta rozmowa zmierzała do tego, że zaproponowałam jej, czy nie chciałabym zostać konsultantką Avon, na co właśnie ta klientka mówi, że a nie, 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 bo to mówi, to jest taka piramida finansowa. Oczywiście wszystko jej wytłumaczyłam, że to nie jest tak, że to nie jest żadna piramida finansowa. W Polsce piramidy finansowe są absolutnie zabronione. To jest po prostu zwykła, uczciwa praca, dzięki której, jeśli człowiek się w to zaangażuje, będzie odnosić sukcesy, będzie przede wszystkim pracować, można sobie w ten sposób zbudować pasywny dochód. I wiecie co, i no ta klientka zeszła z tonu, potem mówi, nie no faktycznie, faktycznie, mówi, pochopnie oceniłam i tego.
Ale właśnie i tak w komentarzach czasem też tam gdzieś tam czasem coś mi się potrafi przewinąć, że albo Avon to jakaś tam piramida finansowa czy coś. Nie, 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 to nie jest żadna piramida finansowa i zmierzam do mojej poprzedniej myśli. Nie bądźcie dziewczyny złe, jeśli ja coś wam pokazuję, że coś dostanę jako lider, bo ja wam się z tak serca chcę tym pochwalić i chcę, żebyście się cieszyły tym razem ze mną. A wiecie co? I no, nie ma co tego tak oceniać, że albo lider to dostał coś lepszego, no bo lider po prostu robi coś więcej niż konsultantka. A ja, będąc konsultantką, też wam pokazywałam, konsultantki też mają przecież, dostają nagrody, różne benefity, możliwość udziału w programie punktowym. Tylko to wszystko zależy od tego, jaką pracę się to włożyło. Ludzie, kochani, nie ma nic za darmo, niestety. Niestety. Ja też bym chciała coś za darmo dostać, chociaż czasem, ale nie ma nic za darmo i na wszystko musimy sobie zapracować. I to, że ja dostałam tą torebkę, koszulkę, to słuchajcie, to nie jest, że ja dostałam o tak za darmo, tylko ja musiałam sobie na to zapracować. Ja musiałam na to poświęcić swój czas, swoją energię, swoją pracę. Żeby po prostu tamten próg jakiś osiągnąć, próg, dzięki któremu dostałam tę nagrodę. Także no, także to nie jest tak, że za darmo coś Avon zupełnie rozdaje, tylko sobie trzeba na to zapracować. No, słuchajcie, w żadnej firmie nie dostaniemy niczego za darmo. Nawet jeśli pracujemy gdzieś w pracy na etacie, to też zazwyczaj premie, czy większe premie dostają ci pracownicy, którzy są po prostu bardziej zaangażowani w pracę, odnoszą lepsze sukcesy, efekty swojej pracy, tak to działa. I w Ejwonie też to tak działa, wiecie? Także nie ma co tak na to patrzeć. I powiem Wam szczerze, że ja też tak kiedyś myślałam sobie trochę pod takim kątem, bo to jakby jest tak naturalnie. To, że my sobie coś pomyślimy, że o, bo ktoś tam coś tam dostał lepiej niż ja, to nie znaczy, że jestem złym człowiekiem i źle myślę. Nie, jesteśmy tylko ludźmi. Ale powiem Wam, że też miałam takie ukłucia, chyba takie ukłucia zazdrości trochę. Jak czasem na Facebooku widziałam, że moja AMS wrzucała jakieś filmiki, że są gdzieś tam na jakiejś gali w Warszawie, bawią się, jest tak ekskluzyw bardzo i tak dalej, nie? Jakieś tam znane osoby też były zaproszone ze świata show biznesu. I ja tak patrzyłam na te filmiki, na te zdjęcia i wiecie co, też tak miałam czasem takie myśli, że mówię, kurczę, tutaj ja dół ciężko haruję, po prostu, żeby tych wszystkich moich klientów obsłużyć i niewiele z tego mam, a tutaj góra jak się bawi, nie? Miałam takie ukłucia zazdrości to chyba było, że o, że no, pracujemy jakby w tym samym, pod tym samym szyldem, prawda? A inni mają tak, a ja mam tak mało. Też tak miałam, ale to nie ma co tak myśleć. Trzeba się po prostu skupić, skoncentrować na sobie, na swojej pracy, zrobić sobie jakiś tam cel działania. I jak ja bym wam pokazała moje notatki, a może kiedyś pokażę moim konsultantkom, żeby właśnie jakoś tam im pomóc w ich działalności. Także tak to działa, wiecie? Tak to działa. Nie ma nic za darmo na tym świecie, w żadnej branży, ani w Avonie, ani w żadnej innej branży. Nie ma nic za darmo, tylko na wszystko sobie trzeba po prostu zapracować. Także tak, kochani, ja już będę się dziś z wami żegnać. Wrzucę wam też tak randomowo ten filmik. Nie będziecie się spodziewać, pewnie, że w sobotę przed południem. Ale mam tutaj bardzo dobry internet, więc sobie zaraz tutaj posklejam ten filmik. I ja sobie będę robić pazurki, a wam się będzie wrzucać filmik. Także, kochani, dziś już się z wami żegnam. Życzę wam miłego weekendu. Ładnej pogody też życzę nam wszystkim. Po prostu wczoraj był przepiękny dzień. Słoneczko, ciepło. Ja z krótkim rękawkiem w ogóle po dworze sobie biegałam. A to dlatego, że popsuła się w ogóle moja brama. Moja brama, którą mam na pilota, brama wjazdowa, coś tam się popsuło i po prostu przyjechał taki pan tam do tej bramy i ja właśnie w krótkim rękawku sobie tam latałam koło niego, ale potem mówię, nie, 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 ja mam wrażliwe zatoki, ja teraz nie mogę sobie pozwolić na to, żeby chorować, także no, ale przepiękny dzień był, przepiękny, słoneczko, ciepło, po prostu nie do wiary, że to jest wciąż luty. No, ale za to dziś już się zrobiło deszczowo i nawet teraz po tą paczkę wyskoczyłam sobie samochodem, chociaż paczkomat mam tu blisko, bo nie chciało mi się przez ten deszcz iść.
Także tak, kochani, dopijam moją herbatkę. Z wami się już żegnam. Wszystkiego dobrego dla was, kochani. Buziaczki przysłałam. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!